Chwała Bogu. Aleluja. Jest tak, że gdy Darek parę tygodni temu przeglądał napięty terminarz, mówił po prostu, że po prostu w tym czasie akurat go nie będzie, że mam usłyszeć. No to mówię, po prostu miałem taką jedną tego rzecz na sercu, to mnie wezmę sobie usłużę, bardzo pięknie. No ale jak to często do tego bywa, to jest tak, że nasz Bóg lubi nas wielokrotnie zaskakiwać. Ja już wielokrotnie się tego mówiłem, bo tak akurat się złożyło, że tego rozpoczynam, że to gęsto mam takie fajne słowo na rozpoczęcie już, bo coś tam przeżywam, nie, to będzie dobre. I wiecie, skracam sobie tutaj drogę wchodzę w taką bramę, wchodzę w tej bramy, przechodzę przez tą bramę i zawsze po prostu jest taka konsternacja, bo już wiem, że to nie jest to. I wiecie po prostu, jak to często wie, to jest po prostu tego w panice, no dobrze, no ale co? I Bóg zawsze coś daje takiego, że ja sam się tego dziwię, bo często gęsto akurat po prostu to jest streszczenie tego, co ktoś szybko tego usługuje po prostu. To nie dlatego po prostu, że... Ale... I to jest tak, że wiecie, po prostu no... Często w życiu człowieka jest coś takiego, że zaczyna się zastanawiać nad swoim życiem, nad tym, tego, co przeszedł, a szczególnie takie akurat jakieś takie okrągłe urodziny, coś dobry rok. I wtedy po prostu no, ludzie po prostu jak to zwykle starają się po prostu jakoś uporządkować to swoje życie, to co się wydarzyło. Ewangelia Jana kończy się takim wersetem, że wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jako jedno po drugim, nie mam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. I myślę tak, gdy ja zacząłem sobie przypominać po prostu to, co Bóg uczynił w moim życiu, to stwierdziłem po prostu, no, że wiele warto by było być może spisać, być może tak, bo Bóg w ponadnaturalny sposób wielokrotnie mnie prowadził. I ostatnio sobie przeczytałem taki jeden tego fragment i tak mnie on uderzył, bo to Dawid w pierwszej księdze Kronik po tym po prostu jak prorok przekazał mu pewne rzeczy odnośnie jego życia, odnośnie tego, co się będzie działo. To jest pierwsza Kronik, 17 rozdział, 16 werset. Wtedy przyszedł król Dawid, usiadł przed Panem i rzekł: kimże ja jestem, Panie Boże, a czym mój dom, że mnie przywiodłeś aż do domu? Lecz mało tego, jeszcze było w oczach Twoich, Boże, więc dałeś domowi Twemu sługi obietnicę na daleką przyszłość i dałeś mu oglądać przyszłe pokolenia ludzkie, Panie Boże. I to jest tak, że gdy ja patrzę na siebie, teraz stwierdzam, podpisuję się rękami i nogami
pod tym, co napisał Dawid. Kimże ja jestem? Kimże ja jestem, że Bóg łaskawie spojrzał na mnie? Moje życie przez wiele lat było życiem po prostu, no, które było nie do końca, ale podobało się tego Bogu. Lubiłem wypić, lubiłem zakombinować. Wiele rzeczy po prostu tego różnych dziwnych tego robiłem. Moi rodzice zawsze przekazywali mi, że Bóg jest, że pomimo tego, co się dzieje, po prostu to Bóg jest. Obojętnie jak go tego pojmowali, w jaki sposób go szukali, to przekazywali mi, że Bóg jest. Ale ja w pewnym momencie mojego życia stwierdziłem, no dobrze, no skoro Bóg jest, no to On chyba tak nie za bardzo się mną interesuje. Tak nie za bardzo się mną interesuje z jednego prostego względu, po prostu, bo patrzę na zewnątrz i nie dostrzegałem, żeby cokolwiek sensownego w okolicznościach tego było. Bo gdyby był Bóg, to na pewno nie byłoby tyle zła, na pewno nie byłoby tyle nienawiści, tego różnych rzeczy. I żyłem sobie w taką świadomość, że być może Bóg jest, ale być może to wszystko stworzył, ale wziął i porzucił na pastwę losu, niech się dzieje co chce, nic go nie interesuje. Nic. I zacząłem wchodzić w różne dziwne rzeczy. Zacząłem interesować się chiromancją, wróżeniem, różnymi tego rzeczami. I stwierdziłem po prostu, że jest coś ponad. Bo pewne rzeczy po prostu, no, w taki prosty jakiś tam książkowy zasad, cokolwiek tego, to no niestety, ale po prostu zaczęło się, było coś ponad tego. I w tym czasie do zakładu, gdzie pracowałem, przyszło dwóch takich młodych ludzi, którzy po prostu byli zapaleni dla Boga. Każdemu i wszystkim mówili o Bogu. No a że jak oni przez długi okres czasu, bo do tego mówili, mieli pecha, trafili po prostu, że ja byłem takim opiekunem. I wszędzie ze mną musieli iść, gdziekolwiek cokolwiek robiliśmy, tego iść. Oni mówili o Bogu, ja zadawałem im jedno, dwa pytania, oni milkli. Po pewnym czasie powiedzieli po prostu, że na temat Boga nie chcą ze mną rozmawiać. Po prostu, no niestety, ale muszą mnie tolerować, muszą tego, no. Wiecie, długi okres czasu usiłowałem, udawało mi się po prostu unikać wojska. No ale mając 20 parę lat, no niestety po prostu przypadła mi ta przyjemność, że trafiłem tego do wojska na 2 lata tego służby zasadniczej. I w tym wojsku, wiecie co, mogę wam tego powiedzieć, że zostałem przedstawiony jako wzór. Cały pułk został zebrany, wszyscy stali na baczność.
wywołali mnie na środek i przedstawili mnie jako wzór, jak nie należy postępować. No, widocznie mieli rację, nie? Bo także zostałem przedstawiony jako wzór. Zanim szedłem do wojska, miałem dziewczynę, plany. No i nagle to wszystko po prostu tego moje plany tego rumery, bo się okazało po prostu, no, że dziewczyna stwierdziła po prostu, no, że nie, niestety, ale nasze drogi muszą się rozejść. I stając na barcie po prostu już miałem przeładowany karabin, żeby sobie strzelić, bo sensu nie widziałem, stwierdziłem po prostu, no to nie ma sensu. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. I nagrodę zostałem wysłany po prostu, ja byłem tutaj niedaleko w Oleśnicy, ale w nagrodę zostałem wysłany najdalej, jak mogłem być wysłany, czyli aż do Świdwina. Bo wiecie, bo, no, zerowego żołnierza po prostu trzeba odpowiednio nagrodzić. I tam po prostu po wielu peryterytach udało mi się pojechać do domu. Wiecie, jak zawsze pociągi były przepełnione, to wtedy było pociąg widmo. Z żywej duszy. Ani się do kogo przysiąść, ani z kim zagadać, nic. Tak sobie usiadłem i zacząłem sobie myśleć. Żyję. Podobno jestem chrześcijaninem. Żyję w kraju chrześcijańskim. Ale co ja wiem o Bogu? Stwierdziłem, że wiem, że plotki. Bo ktoś coś tam powiedział. Gdzieś tam coś zasłyszałem. A to było chwilę po tym, jak plotka dotknęła mnie tak trochę osobiście i tak postanowiłem, że wezmę, bo wiedziałem, że w domu gdzieś tam jest Nowy Testament, mając dużo czasu, że sobie wezmę, przeczytam chociażby to, co jest napisane. Zajechałem do domu. No mu się okazało, że gdzieś przepadł, gdzieś ktoś, komuś coś tamtego, nie wiadomo tego. Przypomniałem sobie, że przecież tych dwóch takich nawiedzonych, oni będą na pewno coś mieli. Poszedłem do zakładu. Przyszli oni i taki mój jeden kumpel, po prostu, z którym po prostu, jak to się mówi, niejedną rzecz przeszliśmy, ja go pamiętam tylko i wyłącznie, po prostu cały czas miałem przed nim obraz, po prostu, no, że no, praktycznie nie używał zapałek jak palił papierosy, bo odpalał jedną od drugiego. Przyszli i zaczęli, i on ten zaczął mówić coś po Bogu. Ja tak na niego patrzę, i mówię, o co chodzi? Potrzebowałbym Nowy Testament, nie po prostu, bo tam nie mam. Ale wiesz co? Ja mam. Dwa tygodnie wcześniej w ramach chrzestu pojechałem tam i dla znajomych chciałem kupić Nowy Testament. To nie jest tak, że po prostu, że jak teraz, że pójdziecie do kącia po prostu, no i nie, albo do kogoś, któryś z gadowników, ile chcesz Nowych Testamentów? 100? Nie, przedtem po prostu, no, trzeba było zdobywać. I
I on mówi po prostu, gdy kupował, zamiast jeden powiedział dwa. Gdy powiedział dwa, no to stwierdził po prostu, no, że jak kupi dwa, to nie będzie miał praktycznie za co żyć. Ale skoro powiedział dwa, to powiedział dwa. Jak się okazało, to było dokładnie w tym samym czasie, kiedy po prostu ja w swoim sercu postanowiłem, żeby zacząć czytać Nowy Testament. I tak się zacząłem po prostu, zacząłem czytać po prostu ten, wróciłem do wojska, zacząłem czytać. I wiecie, Bóg wielokrotnie po prostu jest Bogiem dziwnym, dowcipnym. I po prostu, no, gdy znalazłem sobie odpowiednie miejsce do czytania Słowa Bożego, bo byłem na warcie, postanowiłem taki, że można było praktycznie na nim spać, nic się tam nie działo, ale ja zaczynam czytać i nie mogę czytać. Wiecie, jak to nieraz jest, nie? Po prostu usłyszycie gdzieś w radiu jakąś tam tę muzyczkę, nie? I przez cały dzień nic z tym nie idzie zrobić, bo on tak w kółko sobie tego leci, nie? W tym czasie po prostu był taki wtedy na listę przeboju wchodził taki utwór Szczęśliwej Drogi Już Czas. I tam jest taki fragment tego na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał, zapytałem, co go pić, pracowliwym nie miał. Przytanąłem więc mocnym dróżką karta się i to tak w kółeczku tak sobie wyszło. Jak w pewnym momencie, i tak, no ja chcę czytać Boże Słowo. Tutaj po prostu te moje myśli są silniejsze od tego, co jest. Każdy i tak parę razy mówię po prostu, no skoro diabeł przeszkadza czytaniu Bożego Słowa, po prostu, ja takiego Boga nie chcę znać. Wziąłem, zamknąłem ten Nowy Testament, włożyłem do kieszeni, spojrzałem do góry, ja stoję sobie pod brzozą, tam jest smutnie brzuch, przepraszam się, i narastają dróg. I w tym momencie ktoś stanął koło mnie i takie słowa. Są dwie drogi. Jedna szeroka, która idzie na zatracenie, druga wąska, która idzie do zbawienia. I ja sobie rozumiesz, mówiłem, że w tym momencie ja jestem właśnie na takim rozstroju, gdzie co mam z tego zrobić? I następnie po prostu dotarło do mnie, gdzie przydrożny Chrystus stał. I takie pytanie, kim tam właściwie dla mnie jest Jezus? Gdzieś tam, coś tam przy drodze i znowu słowa, które są zapisane, które powiedział Jezus. Powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Czy ja jestem na... Zapytałem, dokąd iść, pracownik łominę miał. I wiecie co? I w tym momencie takie zastanowienie, dlaczego miał frazobliwą minę. Zatroskaną. I przyszło mi takie porównanie. Stoją przede mną dwa torty. Jeden prosto od cukiernika, drugi z pleśnią. Już taką dobrze wyhodowaną pleśnią. I takie pytanie, co byś powiedział człowiekowi, przed którym postawiłbyś takie dwa torty? Z którego ma wybrać? Ja bym powiedział, no ty,
głupku, idioto i tam parę innych epitetów? No oczywiście, że z tego. Ale gdy ja spojrzałem na swoje życie, to prędzej czy później to ja zawsze wybierałem to, co jest złe. I w tym momencie stwierdziłem po prostu, że moje wybory zawsze były złe. Nie mówię o tym, od tego momentu ja chcę. A żeby ktoś inny za mnie dokonywał wyboru. Bo ja całe swoje życie oddaję Jezusowi Chrystusowi. Całe życie Mu oddaję. Wiecie co? W tym momencie stał się cud. Wiecie dlaczego? Raz, że to był taki dzień, w którym leciał kapuśniaczek. Wiecie, to nieciekawa pogoda. Słońce wyjrzało za chmur. Zobaczyłem świat w takich barwach. Porównanie telewizor czarno-biały, a tak i zaczęły radośnie tak śpiewać. Wiedziałem, że jak się odwrócę do tyłu, to zobaczę Jezusa, ale to, co widziałem, było tak piękne, że nie mogłem oderwać od tego oczu. Płyta, która była zacięta, która w koło tak sobie latała, przeskoczyła i były słowa: szczęśliwej drogi już czas, mapę życia w sercu masz, jesteś ja, wolny ptak. I w tym momencie po prostu przyszła zmiana, żeby mnie ściągnąć z tego posterunku. Wszedłem na wartownię, położyłem się na łóżku, żeby sobie odpocząć. Wziąłem ten sam Nowy Testament. Zacząłem czytać i ja wszystko rozumiałem. Nic mi nie przeszkadzało. Ja wszystko rozumiałem. Dlaczego? Dlatego, że przedtem było, a zobaczę, co tam jest. A teraz było, zobaczę, co dla mnie ma Bóg. Co dla mnie ma Bóg. I jak się później okazało, to tych dwóch moich kolegów, o których wspominałem, co mi mówili po prostu, że robimy tego. Wiecie, oni ze łzami o mnie się modlili. Jak tego inni wspominali po prostu, że przychodzili, ze łzami się modlili, ale nie o to, żebym się nawrócił. Bo ze łzami wołali do Boga: Boże, albo my w tym zakładzie, albo on. Ale Bóg w swojej łasce zrobił coś więcej. Nie tylko po prostu, że mnie stamtąd wziął, ale po prostu przemienił moje serce. Przemienił moje serce. I teraz jest tak, że gdy już taki przemieniony, pojechałem jednym z tych, bo akurat tego jechał na ewangelizację do Częstochowy. I gdy pojechałem tego razem z nim, stałem tego rano, bo wiecie, ja trochę przed tym piłem, trochę paliłem, można powiedzieć, że to trochę to takie trochę naciągane, no bo potrafiłem 4-5 paczek w ciągu dnia tego spalić. Dzień wcześniej po prostu wieczorem, jak usiadłem tego w moim pokoju, to jak weszła moja mama, po prostu stwierdziła, że to jest niemożliwe, po prostu, żeby jeden człowiek tak za tym pomieszczeniem.
Wypaliłem wszystkie papierosy, jakie były. Gdy o 5 rano wstałem, to pierwsza moja myśl była taka, że pójdę i na stację. Ale się tak złożyło po prostu, no, że nie kupiłem. Przez cały dzień po prostu, no, ze względu na to, że różne perturbacje po prostu związane z połączeniami nastąpiły, no, także cały dzień tego w podróży, w przedziale dla palących. Godzina 11 w nocy wylądowaliśmy. No, stwierdzili, no to się pomodlą o mnie, o chrzest w Duchu Świętym. I zaczęli się modlić o chrzest w Duchu Świętym. Ja w tym czasie przeżyłem jeden z największych horrorów. Jakie po prostu w moim życiu miałem. Po prostu ja myślałem, że tam zejdę, bo coś tak ściskało moje gardło, że nie wiadomo co. Podobno modlili się parę godzin i stwierdzili to, że trzeba iść spać. A nic. I wstałem rano. Wtedy kupiłem swoją pierwszą Biblię, bo tam miałem tylko i wyłącznie Nowy Testament. I jak to się mówi, otwarłem Biblię i mój wzrok utkwił na takim jednym tego wersecie. To jest przypowieści Salomona, 4:20. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, napnij ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca. I ja sobie tak zacząłem się zastanawiać nad tym po prostu, no dobrze, no ale gdzie te słowa usłyszeć? I postanowiłem po prostu, że tego dnia sobie nie będę robił nic, tylko będę siedział i będę sobie słuchał. No to sobie siedziałem przed namiotem i sobie słuchałem. A tutaj po prostu ludzie co chwilę przychodzili, żeby się tam z kimś modlić. I ludzie ci wyznawali grzechy. Ja niestety, ale to słyszałem. Ale to przychodzili dokładnie były te rzeczy po prostu, które najbardziej mnie wiązały. Dokładnie. Ktoś przychodzi, muzyka satanistyczna. Inny, chiromancja, wróżenie, jeszcze inny, pijaństwo, jeszcze inny, nałogi. Kombinowanie, różne rzeczy i po kolei. I ja się modliłem z nimi. Oni się modlili, a ja się w duchu modliłem i porządkowałem swoje życie. Następnego dnia już wylądowaliśmy na prostu w Krotoszynie. Było nawołanie po prostu, kto chce, żeby po drodze jeszcze skoczyłem na chwilkę do mojego domu, bo po prostu cały sprzęt związany z wydarzeniem, z bardzo cennymi książkami wtedy, całą moją kolekcję tego nagraniową, płyty i tak dalej, które te miały związane z fotonistycznym, to co niestety kupowaliśmy na spółkę z bratem, no to zostawiłem, stwierdziłem, że to nie do końca jest moje. Wszystko wylądowało to w szambie. W szambie, no. Tam, gdzie jest miejsce tego. I było
wyszło wtedy wiem, zjadł 20 osób. Do pierwszego tego podchodzi, a ja wiecie po prostu. Gdy Duch Boży dotyka, to wtedy po prostu nawet po prostu taki fałszerz jak ja śpiewa. Ja zacząłem nie tyle się modlić, co śpiewać w językach. No Daniu, ja tu sprostuję. Ostatnio słuchałem, dobrze śpiewam. To już są lata cierpliwości innych. Nie. Nie ma się nie, i to jest tak, że po prostu od razu przyszło. To, co przedtem kilka godzin po prostu i nic. I nie wiem po prostu, czy jeszcze mówię po prostu, jak ja przeczytałem sobie dzisiaj po raz kolejny po prostu tą końcówkę Ewangelii Jana, także po prostu nie wiem po prostu, czy jeszcze długo o tego mówić, bo po prostu ja mówię, jak ja co niektórym zaczynam opowiadać po prostu to, co się w moim życiu tego dzieje, to oni mówią, że to chyba bajka. Nie, to nie jest bajka. To jest realne życie z Bogiem. Ja się po prostu chociażby po tym, co się wydarzyło, po prostu gdy stałem na warcie, tak jak tego mówię, to ostatnią rzeczą, jaką chciałem mieć, to chciałem mieć rodzinę. Mówię, Boże, tylko nie to. Ale skoro Ty stwierdzisz, że nie, że to ma być inaczej, to jeżeli jej nie widziałem, to mi ją pokaż. Mam się oświadczyć. Nie chcę się martwić o mieszkanie. Nie wiecie. Nie? Uważajcie, co mówicie do Boga. Bo a nóż mu się spodoba i wam to da. I wtedy będziecie mieli problem teraz. I to jest tak, że po prostu, że w momencie po prostu, kiedy byłem na nabożeństwie. Moje życie, pewne rodzaje mojego życia się kończyły, bo już miałem wyjść do cywila. Byłem na nabożeństwie i zobaczyłem, Bóg pokazał mi w wizji stan mojego życia. Pierwsze to zobaczyłem taki miecz w pokwie. Koniec gdzieś tam nikt w oddali, wyciągnięty tyle i takie słowa, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. Zdolny do pewnej rzeczy. Ja sobie usłyszałem, że nie tyle po prostu, co ja tego używam, co poznałem, co jest tyle. Tego wszystkiego, a co dopiero. Drugą rzeczą to było to, że zobaczyłem takie usta, które jak co niektórzy żują gumę, to tak przeżuwają. I usłyszałem takie słowa: bądź albo zimny, albo gorący, bo inaczej wyprujecie z ust moich. I ja mówię o. A w tym czasie tak zacząłem sobie trochę tak folgować. Mówię, trzeba się brać za siebie. Zobaczyłem też, jak w naturalny sposób zaczyna się składać zbroja, która była porzucana po wszystkich kątach. I takie słowa: przywrócicie całą zbroję Bożą.
ja wiedziałem, że wiele rzeczy po prostu muszę w swoim życiu zrobić, żeby tą zbroję założyć. I zobaczyłem później niewiastę w ślubnym stroju, w okularach na nosie. Miałem tak wrażenie, jakby przed chwilą coś skończyła czytać i takie słowa: weseli i raduj się, a w dzień tego wesela jest bliski. No pierwsza myśl, no wychodzę z tego cyrku. Wracam do rzeczywistości. No ale gdy wsiadłem sobie do pociągu, gdy usiadła naprzeciwko mnie taka rozgadana dziewczyna, ubrana w sweterek i dżinsy, dobrze, że siedziałem, bo moja szczęka miała bliżej do moich kolan. Bo to była dokładnie ta osoba, którą przed chwilą widziałem w wizji. Po raz pierwszy mój żony, Bóg mi pokazał wizję za dosłownie 20 minut. Siada naprzeciwko mnie. No i to jest tak, że żeby po prostu tego skrócić, w pewnym czasie ona stwierdziła, że bardzo dobrze by było, żebyśmy całe życie razem spędzili. Dobrze, dobrze. Spokojnie. Tak modlimy się, pomódlmy się o potwierdzenie, bo to tak. Ja się mogę mylić. Moje wybory to są, wiecie, takie, że za późniejszą sobie tylko bym wewstrzelić. No ale po prostu stwierdziliśmy, że będziemy brać, że jednak nasze drogi pójdą razem wzięliśmy chrzest. Na styczeń sobie zaplanowaliśmy ślub. Ja przychodzę w Wigilię po prostu, żeby złożyć życzenia. Ja spotkałem człowieka, którego w ogóle tego nie znałem. Tak później ona się pyta, czy wiem, kto to był. Ja mówię, konie, mogę, gościa pierwszy raz widzę. Nie? No i sąsiad z dołu dowiedział się, że będę wychodziła tego za mąż i przyszedł powiedzieć, że się będzie tego wyprowadzał, jakby co, to po prostu no to tam żadnego nic, rzeczy, żadnych tych odstępnych ani nic, tylko żeby pogadać z właścicielką, nie? No jeszcze po prostu, no, być może tak trochę nadciągam, ale tego fakty, ale wielu mówię po prostu, że mieszkanie dostałem pod choinkę. No. To, co się zaś później po prostu Bóg w cudowny sposób obdarzył nas tylko tego wspaniały córek. Wiecie, z czego się cieszę? Że nie udało mi się ich zepsuć. Bóg dał mi w prezencie, a mi się nie udało tego zepsuć. Naprawdę po prostu to jest łaska od Boga. Gdy ja chodziłem tego z dniami do lekarza, taka niewierząca lekarka tego była, za każdym razem widziałem tego, mówiła: o, wszyscy chodzące cuda Boże. A wiecie, bo ona wiedziała, co mówi. Ja się po prostu, no Ala po prostu jest niepełnosprawna, bierze leki, a wiecie, że po prostu, że każde leki po prostu, no wpływa, na jedno pomagają, a na inne szkodzą. I według wiedzy medycznej po prostu moje córy przy zażywaniu akurat po prostu tych zestawów leków, no to było totalne takie ryzyko, że będą
zupełnie niepełnosprawne, co najmniej intelektualnie. No. Jak patrzę na moje córy, po prostu no to niestety, ale to jest zaprzeczenie tej wiedzy medycznej. Bo naprawdę po prostu takie córy, po prostu jakie ja mam, to każdemu życzę po prostu, bo to jest błogosławieństwo. Kontra się tak uśmiecha, bo trochę się uśmiecha, bo się załapał. Ale to jest tak, że Bóg w swojej łasce nam wiele rzeczy daje. Nam wiele rzeczy daje. I to jest tak, że Bóg każdemu jednemu z nas daje dokładnie po prostu to, co jest niezbędne do życia i pobożności. Nam się często wydaje, że oj, jak ja bym miał to, co tamten, to jakim ja bym był szczęśliwy. Gdy ja bym miał to lub tamto, to jakim ja bym był. Wiecie co? Spróbujcie sobie pochodzić w czyichś butach. Ale nie to tak, że to tak prawie pasuje. Które są albo totalnie za ciasne, albo są totalnie za duże. Czasami trochę frajdy, trochę śmiechu. A później tylko płaci na rzekanie. Bóg każdemu jednemu z nas daje to, co jest najlepsze. Wiecie, ja już tutaj się też tego dzieliłem, bo wiecie, po prostu no jest tak, a nie inaczej, po prostu no, że no wiecie, ja idealnie jestem. Tyle rzeczy po prostu, co ja potrafię po prostu zawalić, to mało co. Jedną z takich rzeczy po prostu, które tego mi się kiedyś udało zawalić, to, że byłem odpowiedzialny za prowadzenie działalności polegającej na tym, że może się sprzedawały pomału książki, no, a że po prostu no, wymyśliło mi sobie po prostu, że będę stał z takimi książkami chrześcijańskimi na targowisku, no to trzeba tam odpowiednie zgody i tam, ten. No ale wiecie, do wszystkiego trzeba mieć jeszcze coś takiego, co się nazywa systematyczność. Której ja... No wiecie, to jest akurat moja pięta achillesowa. Wiecie, jak się prowadzi działalność, no to co miesiąc trzeba pewne papierki składać. Nie? A mnie po 7 miesiącach przypomniało się, że trzeba by było złożyć. Tylko, ale spotkałem się z ludźmi, którzy prowadzą jakiś tam biznes i ja mówię tego nie, a on mówi, ty wiesz, on wie co, ty wiesz, że 2 lata bez wynagrodzenia już jesteś? No jak? No kara za niezłożenie to jest tyle. No ja takie oczy, jakiekolwiek po prostu tego rozwiązanie sytuacji, jeden mi podpowiada to, drugi podpowiada mi tam to, jeszcze inny to ja się mętli w głowie, a ja zacząłem się modlić, mówię, Boże, no chodź, wiem, że nawywijałem, wiem, że jestem taki, że po prostu lepiej nic nie mówić, ale Ty jesteś cudownym doradcą. Wiecie, modlę się i otwieram księgę Daniela. Tam jest taki werset. A z tą sprawą udało mi się do króla.
Nie? Ja tak do króla? No, naczelnik Urzędu Skarbowego jest królem tej sytuacji. Podzieliłem się z tymi, którzy mi doradzają, mówili po prostu samobójca. No ale się tak modlę, idę. Idę, wchodzę do naprawdę naczelnika, mówię, zastępca, wchodzę, przedstawiam sprawę. Tak na mnie patrzę, i co ja mam z tobą zrobić? Co ja mam z tobą zrobić? No co? Z jednej strony wysyłam kontrolę i plan mam wykonany. A z drugiej strony ja patrzę tak na siebie. I co ja mam z tobą zrobić? Suma summarum stało się tak, że po prostu dał mi termin po prostu na uzupełnienie pewnych rzeczy. A jak jeszcze się dowiedział tego, co jeszcze przy okazji, to mówił po prostu do mnie, po prostu do takiego asa, które ja mam w życiu, nie spotkałem. Dlatego po prostu wszelka działalność gospodarcza po prostu przynajmniej na razie nie jest dla mnie. Bo wiem że do tego się nie nadaje. Też wiem, że nie nadaje się do tego, żeby grać na instrumentach muzycznych, chociaż próbowałem, no ale wiem, że to nie jest dla mnie, no chyba, żeby był zechciał inaczej. Jest tak, że finał po prostu tej sprawy był taki, że nie zapłaciłem ani grosika kary. Po prostu, bo Bóg jest tym, po prostu, który jest ponad to wszystko. I, ale wiecie, po prostu, to jest tak, że mówi o czasach zamierzchłych, ale po prostu to, co się dzieje się teraz, tutaj, i to jest tak, że po prostu, że Bóg od czasu do czasu w swojej łasce daje mi to, że po prostu daje mi pewne rzeczy, by tego zobaczyć, szczególnie po prostu, kiedy modlę się o innych ludzi. I Bóg wtedy po prostu wielokrotnie przychodzi z takim namaszczeniem, przychodzi z taką mądrością, że teraz wpłynie po prostu, po tym, gdy to mówię, po prostu zaczynam się tak zastanawiać nad tym, co ja powiedziałem, mówię, ale to ja jestem. Jak guzi jestem mądry, to Boża łaska. To Boża łaska. To jest tak, że kiedyś przyszedł do mnie taki jeden człowiek, który miał naprawdę przygwizdane w swoim życiu. Świat mu się zawalił na głowę i tak dalej. I przedstawia mi taką litanię po prostu, co ta druga strona tam narobiła. A ja tak na niego tak mówię się, mówię, wiesz co? To jest tak. To by był naprawdę cud ponad cudy, gdyby wina leżała tylko i wyłącznie po jednej stronie. Czasami to jest 50 na 50, czasami jest 10 po jednej stronie, 90 po drugiej. Ale mówię po prostu, to jest tak, że nawet gdyby w tej sytuacji 1% był twojej winy, to tak i tak jest to 100% winy, którą po prostu tą sytuację wyniosłeś. Całe 100%, które ty wyniosłeś. Był taki trochę nabulmuszony, a ja zaś usiadłem i zacząłem się tak nad tym zastanawiać, mówię, Boże, jakie to jest prawdziwe do mojego życia. W każdą jedną konfliktową sytuację ja coś wnoszę. I to jest dokładnie 100% tego,
co ja wnoszę. I nie ma już dla mnie usprawiedliwienia. A, bo to tamten jest gorszy. Ja odpowiadam za to, co ja robię. Co ja robię. Nie to, co kto robi ktoś inny. Ale ja odpowiadam za to, co ja robię. To nie ktoś inny jest odpowiedzialny za moją społeczność z Bogiem. To ja jestem odpowiedzialny. Nie ktoś inny jest odpowiedzialny za to, czy ja jestem pełen Ducha Świętego, czy jestem pełen innego spiritu. Mówię cię, że Duch to jest spirit. To ja jestem odpowiedzialny. Jakiego spiritu jest we mnie? Bo ja. To ja decyduję, czy zjem dzisiaj lody, czy zjem dzisiaj skarbowego. To ja decyduję. Ktoś inny może mi ułatwić ten wybór, bo postawi przede mną. Lody albo skarbowego. Ale to ja się decyduje na to, co ja mam zrobić. I wiecie, po prostu teraz jest akurat po prostu taka pogoda fajna. I ostatnio jak się tego modliłem, bo po prostu to jest tak, że wiecie, po prostu no jest też czas, kiedy muchy są bardzo upierdliwe. Wiecie po prostu, jak jest fajnie, po prostu jak taka mucha siada, szczególnie wtedy, na nas, szczególnie wtedy, kiedy po prostu my chcemy sobie uczynić drzemkę. Jak po prostu to jest tego, jak my za tymi czasami po prostu mamy mimo woli po prostu no trochę zrzucamy kalorii z naszego ciała, bo latamy za nią. Ale zobaczyłem, gdy się modlimy coś takiego, że są takie białe robaczki, które są, sobie tak łażą. My nieraz po prostu się tego przyglądamy, jak to fajnie po prostu, jak to zmiennie po prostu to się porusza i tak dalej. I nie mając tej świadomości, że za chwilę z tego takiego robaczka pojawi się taka ciążliwa mucha, która mi będzie dawała spokój. Wiecie, często, gęsto właśnie po prostu to jest tak, z jakimkolwiek grzechem, z jakimkolwiek zaniedbaniem w naszym życiu. Bo my czasami bierzemy i przyglądamy się tego. Przyglądamy się, fajnie, o jak fajnie, no, jak śmiesznie. I za chwilę w naszym życiu jest tak, że nie umiemy się od czegoś odpędzić. I to jest dla nas uciążliwe. To jest dla nas jak zmora. To, że te robaczki się tam pojawiły, one się pojawiły z pewnych względów. Wiecie, co wtedy jest najlepiej zrobić? I sprzątnąć. Sprzątnąć miejsce, w którym po prostu one będą miały tego pożywkę. Sprzątnąć ten gnór. Sprzątnąć po prostu te nieczystości. I nie czekać, aż się to rozwinie. Ja tak zacząłem się zastanawiać nad tym. Wiecie, bo to było słowo dla kogoś innego. Ale na ile ja wielokrotnie w swoim życiu pozwalam na to,
patrzę z przymrużeniem oka, ale jak to fajnie wygląda. A za chwilę w moim życiu nie mogę się na niczym skupić, nie mogę się. Wiele rzeczy jeszcze mógłbym mówić. Podejrzewam, że gdybym po prostu tak zaczął spisywać po prostu każdą jedną historię, którą przeżyłem z Bogiem, niezła książka by mogła z tego powstać. I chwała Bogu za to, bo kimże ja jestem? Kimże ja jestem? Że Bogu upodobało się kilkadziesiąt lat temu wejść do mojego życia. Bo kimże ja jestem? Ale kimże to jesteś Ty? My. Jesteś takim samym. I to Bogu podobało się. I to Bóg czeka, żeby wchodzić do Twojego życia. Wchodzić do Twojego życia. I wypełniać. Abyś się mógł przeżywać cudowne chwile razem z Nim. Co więcej, nie tylko chwilę, ale żebyś wiecznie wchodził do Niego. Bo Bóg tak ukochał. Tak ukochał mnie, tak ukochał Ciebie, że Bóg chce to wszystko zrobić. I chciałbym Was zostawić właśnie z takim myślą, że patrząc na to, co ja powiedziałem, ja mówię, ja bym mógł mówić wiele rzeczy po prostu, w jaki sposób Bóg mnie zaskakiwał. Wywracał do góry nogami moje patrzenie na wiele rzeczy. Ale być może kiedyś nie po prostu opowiadam trochę więcej tego świadectwa, tego z mojego życia. Ale Bóg chce, żeby On był obecny w Twoim życiu. Nie na zasadzie, że gdzieś tam przy drodze. Gdzieś tam w oddali. Ale On chce, żeby to On był centrum Twojego życia. Żebyś Ty kroczył drogą, którą On wyznaczył. Żebyś Ty był w miejscu, w którym On chce, żebyś był. Żeby w tym miejscu, żebyś była. I Bóg ma rozwiązanie każdej jednej sytuacji. Nieraz zupełnie bez wyjścia. I też uważaj, o co poprosisz Boga. Bo a nóż zechce spełnić to. I wtedy będziesz wielokrotnie miał problem. Będziesz miała problem. Ale warto wołać do Boga. Bo wiecie, nawet kiedy po prostu On daje nam taki problem, to On nie daje nam tylko i wyłącznie dlatego, żeby nas zdołować, ale żeby przez to przychodziło błogosławieństwo do naszego życia. Przez to przychodziła przemiana do naszego życia. Abyśmy przez to stawali się coraz bardziej podobni do Niego.